Drodzy widzowie PCH24TV, właśnie ruszyły prace nad naszym najnowszym filmem pod roboczym tytułem Credo. To dzieło jest niezwykle potrzebne polskim katolikom w czasach zamętu w kościele. Z pomocą kardynała Millera, biskupa Schneidera, biskupa Stryklanda i ojca Jana Strumiłowskiego chcemy odpowiedzieć na pytania, czym jest Kościół, czym Kościół nie jest i kim powinien być katolik. Aby ten wyjątkowy dokument powstał jeszcze w tym roku, proszę o Państwa finansowe wsparcie. Każdy darczyńca otrzyma przedpremierowy dostęp do tego filmu. Link do wpłat znajduje się w opisie pod nagraniem. Z góry serdecznie Bóg zapłać. Krystian Kratiuk, reżyser. Kłaniam się, a dzisiaj moim gościem pan dr Jakub Majewski, publicysta. Szczęść Boże. Daj Boże, dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Wiele dzieje się w Stanach Zjednoczonych i chodzi nie tylko o nieudany na szczęście zamach na kandydata na prezydenta Donalda Trumpa, ale także gdy idzie o wybór potencjalnego wiceprezydenta. Od niego właśnie zacznijmy, bo to panie doktorze niezwykle ciekawa figura, zwłaszcza dla polskich katolików. Chociaż dla polskiej lewicy także, bo lewica jest po prostu przerażona. J.D. Vance, człowiek, który przyjął chrzest w kościele katolickim w 19 roku, katolik z wyboru. Kim on tak właściwie jest? Zacznijmy właśnie od tego katolicyzmu. Czy to jest taki polityk, który będzie próbował w swojej polityce dawać wyraz katolicyzmowi, nauce Kościoła? Czy raczej nie to tylko taki jakiś sztafasz albo coś, co on będzie oddzielał grubą kreską? To powiem tak troszeczkę ostrożnie, że trudno być pewnym, ponieważ to jest zbyt nowy element w jego życiorysie, żeby być pewnym, jak on dokładnie będzie działał. Ale trzeba bardzo mocno zaznaczyć, że zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i zwłaszcza w amerykańskiej polityce nawrócić się na katolicyzm jest rzeczą, delikatnie mówiąc, niekorzystną politycznie, ponieważ jest to jednak kraj przede wszystkim protestancki i wobec katolików no nie jest tak, jak jeszcze było tam przed 70 laty, kiedy to kandydat wówczas na prezydenta Kennedy musiał zapewniać rozmaitych pastorów i innych notabli protestanckich, że on absolutnie nie będzie jakoś tutaj uwzględniał swojej wiary podczas swoich rządów. Także te antykatolickie nastroje ówczesne trochę zelżały, niemniej jednak to w dalszym ciągu jest pewna forma odszczepieństwa, tak to jest postrzegane i to sprawia, że kiedy mamy polityka, który decyduje się na konwersję na wiarę katolicką, to wiemy co najmniej tą jedną rzecz, że to jest szczere. Że to absolutnie nie jest jakiś taki ruch koniunkturalny, że dzięki temu jakoś skorzysta, cokolwiek takiego nie, bynajmniej nie skorzysta na tym, wprost przeciwnie. Czyli nie ma tutaj takiego porównania jak z Joe Bidenem, który niby katolikiem jest, ale generalnie wiarę katolicką no, chowa sobie do kieszeni. Nie, to właśnie wszystko by wskazywało na to, że to będzie dokładnie odwrotny przypadek. Zresztą tutaj bardzo ciekawy kontrast jest, nie wiem czy pamięta pan, że poprzedni wiceprezydent Trumpa, Mike Pence, zaczynał jako katolik, ale właśnie w pewnym momencie przeszedł na jakiś tam odłam protestantyzmu i tam można sobie zadawać pytanie, czy to była rzeczywiście jakaś szczera decyzja, czy jednak koniunkturalna. Natomiast tutaj możemy być pewni raczej, że to jest że to nie jest koniunkturalne, że to jest szczera decyzja. I w ogóle on też zaznaczał, że no, to przejście na katolicyzm trochę było jak gdyby spowolnione tymi różnymi skandalami, które miały miejsce w kościele, no ale te skandale go nie powstrzymały. To wszystko, co się dzieje w kościele, te wszystkie złe rzeczy, o których pan często przecież opowiada widzom, to wszystko go nie powstrzymało. Więc to musi być naprawdę szczere przekonanie do wiary katolickiej i to sugeruje, że będzie próbował rzeczywiście jakoś tam zgodnie z wiarą swój urząd sprawować. A po co w ogóle Donaldowi Trumpowi taki człowiek? No bo przywołał pan Mike'a Pence'a, on był protestantem, ale był jednak bardzo zdecydowanie religijnym protestantem, mówił często o Bogu i tak dalej, wplatał to do swojej polityki. Czy Trump potrzebuje takiego wiceprezydenta, który będzie jakoś uderzał do takiego mocno religijnie nastawionego elektoratu? Tutaj to jest bardzo ciekawa rzecz, bo tak generalnie jak się słucha analityków amerykańskich, którzy no siłą rzeczy jeszcze głębiej siedzą w tym temacie,
to oni wszyscy zauważają, że Vance jako taki nie poszerza znacząco elektoratu Donalda Trumpa. Że zazwyczaj to właśnie te wybory na wiceprezydenta, bo wiceprezydent, musimy pamiętać, w Stanach Zjednoczonych, no, przed chwilą powiedziałem, że Vance będzie próbował zgodnie ze swoją wiarą sprawować urząd, ale tak naprawdę to wiceprezydent to nie jest urząd. To jest osoba, która w razie czego stanie na miejscu prezydenta, ale tymczasem ma tylko i wyłącznie takie obowiązki, jakie prezydent raczy dobrowolnie scedować na tą osobę, przy czym prezydent jest też ograniczony, no bo pewnych rzeczy konstytucyjnie scedować nie może. Więc urząd wiceprezydenta w Stanach Zjednoczonych jest bardzo mało ważnym urzędem wbrew pozorom, jeśli chodzi o bezpośrednie sprawowanie władzy, natomiast jest symbolicznie, ma ogromne znaczenie i bardzo często jest używany w ramach wyborów jako takie dokooptowanie dodatkowych grup wyborców. Tak było w przypadku właśnie Pence'a, że w tamtym okresie Trump no, jeszcze próbował przekonać do siebie republikanów i powszechnie uważano, że on ma problem właśnie z takimi fundamentalnymi protestanckimi, zresztą w ogóle z chrześcijanami, bo w tym przypadku akurat nie było różnicy między katolikami a protestantami, no bo jednak jest człowiekiem o umiarkowanej moralności, prawda, w jego życiu osobistym. Właśnie, żeby jak gdyby przekonać tą grupę wyborców do siebie i czy to zadziałało, czy nie, no tak czy inaczej został tym prezydentem, a dzisiaj wybiera Vance'a, który nie przyciąga do niego żadnych dodatkowych grup, ponieważ Vance obecnie, jego poglądy bardzo ewoluowały w ostatnich latach, ale obecnie reprezentuje taką bardzo właśnie, bardzo trumpowskie poglądy i w związku z tym no nie widać, żeby to był taki ruch, żeby przyciągnąć do siebie kolejnych wyborców, bo mówiono na przykład, jeśli chodzi o innych potencjalnych wiceprezydentów, to przykładowo Marco Rubio był taką opcją, gdyby chciał przyciągnąć bardziej hiszpańskich, latynoskich wyborców. Z kolei Tim Scott był taką opcją rozważaną, żeby przyciągnąć więcej do siebie czarnoskórych wyborców. I to tak właśnie jest często, że takie właśnie tych wiceprezydentów się dobiera. No tak jak Kamala Harris została dobrana po to, żeby pokazać tutaj, że no tak, słuchamy tej konkretnej grupy etnicznej i w ogóle i tak dalej. A tutaj właśnie nie ma nic takiego. To w takim razie dlaczego Trump się na to zdecydował? Jaka jest narracja albo w ogóle pomysły na wytłumaczenie tego faktu wśród Amerykanów? Pomysł na wytłumaczenie tego faktu przez Amerykanów jest taki, że Trump musi być bardzo pewny swego. Że musi być bardzo przekonany, że rzeczywiście teraz zwycięży, albo w każdym razie musi być przekonany przynajmniej na tyle, żeby uznać, że inny wiceprezydent mu nie pomoże. Zresztą to, tak jak to, o czym mówiłem, o tym przyciąganiu innych wyborców za pomocą wiceprezydenta, tak naprawdę nigdy nie było żadnych badań, które by pokazały, dowiodły, że to w jakikolwiek sposób wpływa na wyborców, że ktoś czarnoskóry zagłosował na Bidena, bo Kamala Harris, a gdyby nie Kamala Harris, to by nie zagłosował. To nie ma badań, które by to potwierdzały jakoś tak definitywnie, więc być może Trump uznał po prostu, że nie będzie się w to bawił, że wybierze tego kogoś, kogo chciał, a być może właśnie jest tak pewny, że uważa, że nawet jeżeli inny wiceprezydent by mu coś mógł pomóc, to jednak tego nie potrzebuje. A dlaczego chciał? To znaczy, dlaczego chciał właśnie Vance'a? Co on ma takiego, co może Trumpowi pomóc już w konkretnym sprawowaniu władzy? Wie pan, ja myślę, to jest moja osobista teoria, ale też ona się pojawia wśród innych komentatorów, że Vance tutaj został wybrany już w pewnym sensie jako następca. Jako ktoś, kto, no on jest młodym politykiem, ma dopiero 39 lat i będzie jednym z najmłodszych kandydatów na wiceprezydenta w ogóle, ale kiedy się skończy ta kadencja, będzie miał te 43 lata i to też jest bardzo młody wiek jak na kandydata na prezydenta w Stanach Zjednoczonych, ale już nie jest to taki szokująco młody wiek. I myślę, że i pamiętajmy, że Vance w tej chwili jest w dosyć podobnej sytuacji, jak w 2008 roku był Barack Obama, który został wybrany na prezydenta, będąc dopiero co senatorem w swojej pierwszej kadencji. I tutaj mamy podobnie. Mamy Vance'a, który jest w tej chwili senatorem swojej pierwszej kadencji i on zostanie wiceprezydentem, jeżeli Trump zwycięży. Więc
potem to naprawdę nie byłoby nic szokującego, gdyby on, tak jak często się zdarza, jeśli chodzi o wiceprezydentów, gdyby on kandydował na na prezydenta, nikt by mu raczej nie zarzucał, że ma za mało doświadczenia, a reprezentuje w tej chwili bardzo mocno właśnie poglądy zgodne ze światopoglądem Trumpa. Więc powiem tak, jeżeli Trump rzeczywiście chce zadbać o to, żeby po swojej kadencji to, co zrobi, zostało zabezpieczone na przyszłość i nie zostało znowu zmienione przez kolejnego prezydenta, to Vance tutaj jest bardzo logicznym i sensownym wyborem. To przejrzyjmy się w takim razie teraz, panie doktorze, troszeczkę tej agendzie Trumpa i Vance'a. Zacznę jeszcze od tych tematów katolickich, później przeszlibyśmy do tematów międzynarodowych. Ostatnio republikanie, czy inaczej katolicy wyborcy republikanów, katolicy wyborcy Trumpa bardzo ostro krytykują Trumpa, także Vance'a, za to, że na przykład poparli legalność handlu pigułkami wczesnoporonnymi. Krytykują także za ostatnią wielką imprezę republikańską, w związku z tym, że została tam zaproszona czarnoskóra pani, która ma tatuaż na głowie, jest uznawana za lekko prowadzącą się w stosunku do raperów amerykańskich. Była też hinduistka na tej wielkiej imprezie republikanów, która oddawała cześć jakiemuś hinduskiemu bogu. No mówią, że po prostu Trump idzie w kierunku relatywizmu i w kierunku centrum. Jak pan to ocenia? Czy rzeczywiście ten duet jednak gdzieś stara się do centrum sięgnąć? Tutaj jeszcze warto zaznaczyć, że pewna hinduistka oddaje się rytuałom hinduistycznym również w domu Vance'a, ponieważ on ma żonę hinduistkę. I to jest ciekawe pytanie dla mnie, bo o tym akurat nigdzie nie znalazłem informacji, jakie wyznanie mają, jakiego wyznania są jego dzieci. Czy, no bo wyraźnie ślub jako taki był podwójny wręcz, była ceremonia hinduistyczna i była ceremonia, no wtedy na pewno nie katolicka, ale nie wiem, czy po prostu protestancka, czy urzędowa. W każdym bądź razie była podwójna ceremonia, więc ona ewidentnie zachowuje, a przynajmniej wtedy zachowywała wiarę hinduistyczną, więc ciekawe to jest, co tam się dzieje w domu, no bo nawrócenie ojca rodziny zazwyczaj ciągnie za sobą całą resztę rodziny bardzo często, ale czy tak jest w tym przypadku, to ja nie wiem. O tym akurat nigdzie nie ma informacji. W każdym razie ogólnie tak, oczywiście republikanie w tej chwili dążą do nie tyle do centrum, tylko do po prostu do rozszerzenia swojego elektoratu, co nie musi koniecznie być złe samo w sobie. To znaczy nie powinniśmy patrzeć na to na zasadzie, że oni rozmywają swoje światopoglądy i tak dalej. No zaproszenie tej pani właśnie, tej czarnoskórej raperki na konwencję republikańską, to jest dobry przykład tego. To nie jest tak, że oni w tym momencie pochwalają to, co ona robiła. Nie jest tak, że sama jej obecność tam była jakoś pochwałą ze strony Partii Republikańskiej dla jej tego, jak ona się prowadzi. Natomiast oni po prostu dali jej okazję do tego, żeby powiedzieć, że patrzcie, widzicie, jaka ja jestem i ja byłam przekonana, że Trump to jest samo zło wcielone i jak bardzo ja się myliłam, prawda? I to nie należy tego postrzegać jako jakieś wyjście w tamtą stronę, że będziemy teraz tutaj ustępować niemoralności i tak dalej, chociaż oczywiście są sprawy, w których ewidentnie ustępują. No właśnie, no bo kwestia ochrony życia jest jednak fundamentalnie ważna dla amerykańskich konserwatystów, a tutaj tak Nagle jakby jakiś zwrot. To znaczy tutaj trzeba powiedzieć, że Trump nigdy nie był do końca ideałem, jeśli chodzi o perspektywę katolicką w tych kwestiach. I Vance też tutaj trochę tak kluczy. I część tego kluczenia można by od biedy uznać za akceptowalną, chociaż nieładną, czyli mianowicie kiedy oni mówią, że to powinno być kwestią stanową, a nie kwestią federalną, to można uszanować na zasadzie, że no właściwie no zgodnie z ich ustrojem, no to rzeczywiście na poziomie federalnym to niekoniecznie takie ustawodawstwo powinno mieć miejsce. Natomiast wciąż jest to nieładne, no bo jednak biorąc pod uwagę, że życie ludzkie jest chronione w Konstytucji Amerykańskiej,
to można by się upierać też, że oni powinni właśnie zawalczyć o to, żeby na poziomie federalnym uznać to prawo, tak samo jak przecież niewolnictwo znoszone na poziomie federalnym, a nie stanowym. No, o to była cała wojna przecież. To może będzie trochę tak jak w poprzedniej kadencji, kiedy Trump też nie chciał jakoś szczególnie zakazywać aborcji, ale jednak doprowadził do takich zmian w sądownictwie, że później coś się w tej sprawie zmieniło. Może tutaj znowu mówią jedno, ale później Vance, taki ortodoksyjny katolik, zrobi coś razem z Trumpem, że jednak ochrona życia zostanie poprawiona. To jest właśnie ta specyfika amerykańskiego systemu, że gdyby prezydent Trump doprowadził w jakikolwiek sposób do zakazu aborcji w czasie swojej poprzedniej kadencji, to po pierwsze miałby z tym ogromne trudności, ponieważ musiałby przekonać kongres, żeby go poparł, a to było niezmiernie trudne. Nawet kiedy kongres miał większość republikańską, to ta większość była antytrumpowska jednak. Więc po pierwsze jego ręce były trochę związane. No mógł jakiś dekret wydać, ale te dekrety też zostałyby obalone prawdopodobnie sądownie. Więc zrobił to, co mógł wtedy zrobić, czyli wybierał nowych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, czy Najwyższego Sądu, właściwie jak to się nazywało u nich, żeby oni ewentualnie mogli podjąć odpowiednią decyzję. Przy czym odpowiednią decyzję to nie, to oczywiście lewica zawsze mówi, że to wybierał politycznie konserwatywnych. Trzeba powiedzieć mocno, że no, ci sędziowie po prostu podejmowali decyzje zgodnie z konstytucją, zgodnie z jej duchem i tyle. Duchem i literą, co więcej. Więc tutaj znowu ze strony Trumpa nawet najbardziej pro-liferski prezydent Stanów Zjednoczonych prawdopodobnie w tych sprawach by starał się stąpać lekko i bardziej by się starał za pomocą sądów i takiej właśnie usankcjonowania, znalezienia sankcji w konstytucji dla ochrony życia, niż robić to za pomocą ustaw czy dekretów, ponieważ w Stanach Zjednoczonych to jest po prostu, widać, że to jest nietrwałe. No, w ten sposób przecież za pomocą sądu aborcja stała się w ogóle legalna w Stanach Zjednoczonych i jest takie przeświadczenie, że to sąd musi decydować, tak samo jak było w państwach. W przypadku niewolnictwa ostateczne, najważniejsze było to, że trybunały uznały, że to jest niekonstytucyjne. No oczywiście pomogła też poprawka w konstytucji, która to już przypieczętowała absolutnie, ale najpierw musieli do tego niestety dojrzeć. I podobnie jest tutaj. Te 70 lat propagandy sprawiło, że amerykańscy prezydenci, czy w ogóle politycy, no niestety nie są tak mocni w tych sprawach, jak moglibyśmy chcieć, ale też jest bardzo otwarte to pytanie, czy oni obiektywnie, gdyby mocniej mówili, to czy by byli w stanie cokolwiek więcej osiągnąć. Mogłoby być rzeczywiście zupełnie inaczej. Zobaczymy w takim razie, co zrobią w tej sprawie, o ile Trump te wybory wygra. I tutaj krótki teraz wątek, panie doktorze, jaka jest pańska prognoza po nieudanym zamachu? Czy to zwiększyło wyborcze szanse Donalda Trumpa, czy nie? Bo tu eksperci są bardzo podzieloni. Ci, którzy chcą, żeby Trump wygrał, mówią, teraz to wygra już na pewno, inni jednak studzą ten entuzjazm. Jak pan to widzi? To znaczy, wydaje mi się, że jeśli chodzi o to, czy to zwiększyło szanse Trumpa, to akurat nie spotkałem żadnych analiz, które mówiłyby cokolwiek przeciwnego. Także z tego, co widzę, to wszyscy się zgadzają, że to zwiększa jego szanse. A ja w swojej pracy no, muszę słuchać różnych poglądów, również tych bardziej demokratycznych, lewicowych czy innych. No i właśnie dało się zauważyć takie wręcz przygnębienie po tamtej stronie demokratycznej, że no, no teraz to już naprawdę będzie bardzo ciężko, prawda? No bo oni im, to po pierwsze właśnie no, ten obraz Trumpa właśnie, no, draśniętego co prawda kulą, no ale wiadomo, że to była kwestia centymetrów, żeby to nie było tylko draśnięcie, a śmierć wręcz i stającego natychmiast potem, tego, że nie ukrył się gdzieś tam, nie próbował na czworakach schodzić z tej sceny, tylko stanął natychmiast i to słynne zdjęcie w tej pozie takiej, prawda, to po pierwsze, to już bardzo mocno potwierdza jego wizerunek. Ale dużo ważniejsza sprawa jest taka, że w tej chwili demokraci się czują bardzo, mają
bardzo związane ręce, jeśli chodzi o ich retorykę. Bo do tego momentu bardzo ostra była ta retoryka, że Trump jest egzystencjonalnym zagrożeniem. A co się robi z egzystencjonalnym zagrożeniem, prawda? To jest ten słynny hipotetyczny przykład. A gdyby pan mógł się cofnąć w czasie i spotkać Hitlera za jego młodości, to czy nie warto byłoby wtedy go ustrzelić, prawda? I nieraz nawet tego typu rzeczy były mówione, takie aluzje, prawda, które sugerowały, że w sumie to wcale nie byłoby takie złe, gdyby coś takiego się wydarzyło. Sam Biden przecież przepraszał niedawno za to, że powiedział, że tak, trzeba wziąć Trumpa na muszkę, jeżeli się nie mylę. Tak, no na celownik bardziej. Na celownik. No i właśnie w tej chwili, niezależnie od tego, bo prawdopodobnie cała ta retoryka nie miała zbyt dużo wspólnego z tym człowiekiem, jeżeli rzeczywiście to był niezależny działacz, no bo tutaj ja jakkolwiek staram się odrzucać wszelkie teorie spiskowe, dopóki nie są udowodnione, To naprawdę trudno tutaj jest tą teorię spiskową w pełni odrzucić, bo ta sprawa wygląda bardzo, bardzo dziwnie i albo jest to skrajna niekompetencja, naprawdę taka szokująco skrajna niekompetencja, to, że dopuszczono do tego, albo jest tam coś innego na rzeczy i prawdopodobnie się tego nie dowiemy, dowodów prawdopodobnie nie będzie, ale wygląda to osobliwie, no ale mniejsza o to. W każdym razie to oni, demokraci w tej chwili mają mocno związane ręce. Skasowano całą kampanię wielką, która dopiero miała wchodzić na ekrany, nowa kampania właśnie reklamowa, powiedzmy, i ona kosztowała $90 milionów i to skasowano, wyrzucono do kosza. Była zbyt agresywna wobec Trumpa? No, na wszelki wypadek ją zdjęto, pewnie była agresywna, bo pewnie mówiła o tym, jakim wielkim on jest zagrożeniem. I to jest właśnie to, że demokraci wtedy, w tej chwili będą, po pierwsze, będą musieli stonować swój język, a po drugie, pewna frakcja demokratów nawet w tej chwili nie tonuje swojego języka i to im też psuje mocno wizerunek, bo są ludzie, którzy bardzo otwarcie w różnych mediach społecznościowych czy w innych miejscach mówią, że kurczę, jaka szkoda, że nie trafił, prawda? Więc dla przeciętnego człowieka to jest jednak dosyć szokujące. Więc o ile pewna hardkorowa taka część elektoratu demokratycznego będzie to wręcz popierać. No pamięta pan w 2010 roku na Przedmieściu Krakowskim też było słychać takie krzyki jeszcze jeden, prawda? I niektóre, pewnej części tego elektoratu to się podobało, a dla większości ludzi to było uderzające. Więc tu jest podobna sytuacja. Także to na pewno to działa na korzyść Trumpa. A czy zapewnia mu to zwycięstwo? No tego to absolutnie nie jest. To oczywiście przekonamy dopiero w trakcie samych wyborów, ale teraz załóżmy roboczo, że oni jednak wygrywają. Trump razem z Vance'em. I pytanie, panie doktorze, co z polityką międzynarodową? Bo o ile poglądy Trumpa były już wszystkim doskonale znane, to Vance'a mniej z racji na to, że był mniej popularny. Teraz wszyscy piszą o tym, co mówi Vance na temat Ukrainy i wydaje się być to zupełnie zbieżne z tym, co mówi Donald Trump. Jak pan myśli, jakie będą pierwsze decyzje tej pary, albo samego Trumpa, jeżeli wygrają wybory, gdy idzie o Ukrainę? Zanim przejdziemy do tych pierwszych decyzji, to tak gładko przejdźmy od tego, od jego szansy właśnie do tego, jak inni to widzą i jak to już wpływa na stosunki międzynarodowe, bo jakkolwiek ja bym bardzo przestrzegał przed zakładaniem, że no teraz to już Trump na pewno wygra, bo mi się wydaje, że w tych wyborach niespodzianki się jeszcze nie skończyły i demokraci są też bardzo zdeterminowani, żeby wygrać, pomimo swojego kandydata, więc naprawdę niewiele jest rzeczy, które mnie w tych wyborach zdziwią. Również nie zdziwię się, jeżeli się okaże, że Biden nie będzie kandydatem Partii Demokratycznej w wyborach. I wtedy naprawdę wszystko jest otwarte, ale też nie zdziwiłbym się, gdyby tak jak przy poprzednich wyborach były stosowane po prostu różne sztuczki, różne legalne lub pseudolegalne sposoby, żeby rozszerzyć elektorat, żeby w kluczowych stanach zdobyć więcej głosów. To różnie może być, nie bądźmy zbyt pewni w wyniku tych wyborów, ale kiedy patrzymy naokoło, to nie tylko w Stanach Zjednoczonych widać już takie narastające przekonanie wśród republikanów, że no już wygraliśmy i bądźmy entuzjastyczni, a wśród demokratów, że kurczę, nie, już nie ma szans po prostu, bo takie nastroje już widać. Natomiast widać to też już chociażby w Europie.
w Europie od kilku miesięcy coraz bardziej się zmienia retoryka właśnie na tych różnych spotkaniach międzyrządowych. Pierwotnie to było to było słychać takie głosy, że no, trzeba by tutaj coś zrobić, żeby zachęcić Amerykanów, żeby odpowiednio zagłosowali, a teraz to już jest, o kurczę, a co my zrobimy, jak będzie Trump? Jak my się zabezpieczymy? Prawda? Na razie to są dyskusje, ale widać, że ten temat już stał się... To już nie jest takie, że co by było gdyby, to już nie jest przygotowywanie się na wypadek, gdyby no ma 1% szans, ale na wszelki wypadek porozmawiajmy o tym, tylko to już jest, wydaje się, że w tej chwili już jest takie przekonanie, że to tak po prostu będzie. I podobnie widzimy pewne takie właśnie sygnały w tej chwili ze strony prezydenta Ukrainy, właśnie, że dobrze by było powrócić do negocjacji z Rosjanami. No to też jest sygnał, który sugeruje, że oni się obawiają, że jak gdyby w perspektywie tych kilku miesięcy, jeżeli Trump zostanie wybrany, to sytuacja Ukrainy, jeśli chodzi o wsparcie amerykańskie, może ulec ogromnym zmianom. To panie doktorze, przepraszam, że wejdę w słowo, ale właśnie tak jak Trump zapowiadał, że jak zostanie prezydentem, zmusi Ukrainę do tego, żeby negocjować i trochę ma się wrażenie, że Zełenski już realizuje, że tak powiem, tę politykę Trumpa, zanim on jeszcze w ogóle prezydenturę objął. Tak, i kwestią otwartą wciąż pozostaje, co dokładnie Trump zrobi, bo Trump jak dotychczas to było na zasadzie, a zobaczycie, że pierwszego dnia po wyborach skończy tą wojnę i tak dalej. No, Vance tutaj też będzie gorąco optował za tym, żeby odciąć Ukrainę od funduszy. Nie dlatego, że chce, żeby Ukraina przegrała czy cokolwiek takiego, tylko po prostu Vance jest bardzo nastawiony na politykę krajową, na to, że na udzielenie poparcia tej części opinii amerykańskiej, która mówi, że za dużo wydajemy na zagranicę, a za mało wydajemy na rozwiązywanie problemów lokalnych, prawda? Więc będzie bardzo mocna presja, żeby rzeczywiście pójść tą stronę. I myślę, że Vance jako wiceprezydent oznacza, że Trump rzeczywiście zamierza iść w tym kierunku. Ale jak to konkretnie będzie wyglądało? Czy to będzie wyglądało tak, że Trump zaraz po wyborach dzwoni do Zełenskiego, mówi kończymy wysyłanie pieniędzy, masz natychmiast przejść do negocjacji, czyli de facto masz skapitulować? Czy to będzie raczej na zasadzie, że Trump dzwoni do Putina i mówi słuchaj, masz zacząć negocjować, ta wojna się skończyła, jeżeli nie zaczniesz w tej chwili, to od jutra wysyłam 1000 Shermanów na Ukrainę, czy coś cokolwiek takiego, prawda? Bo taka opcja też jest na stole. To też jest możliwe. Aczkolwiek mi się osobiście wydaje, że to, co się wydarzy tak naprawdę, to będzie najgorszy możliwy scenariusz, czyli ten scenariusz, gdzie nie dzieje się zupełnie to, co ktokolwiek przewidział. Bo wydaje mi się, że Trump będzie właśnie wchodził w tą kadencję bardzo przekonany do tego, że jak on będzie chciał tą wojnę zakończyć, to ją rzeczywiście zakończy, a Putin może powiedzieć sprawdzam. I teraz... Niezależnie od tego, co Trump zrobi, czy Trump będzie udzielał poparcie Ukrainie, mówiąc, ale macie teraz negocjować, czy właśnie odetnie to poparcie, mówiąc, ale macie teraz negocjować, to w jednym i drugim przypadku Putin może zdecydować się iść dalej. Po prostu. Bo właściwie dlaczego by miał przestać? Bo na pewno, to czego na pewno nie będzie, to nie będzie woli we władzach amerykańskich, żeby to poparcie podtrzymywać przez dłuższy czas. Można rozważyć taki scenariusz, gdzie jest nagła, ale krótkotrwała eskalacja poparcia, ale to by musiało być rzeczywiście krótkotrwałe. Natomiast w dłuższym terminie to tak naprawdę... No, ja nie bardzo widzę, jakie mechanizmy nacisku mógłby Trump użyć, żeby tutaj doprowadzić do pokoju, jeżeli Putin tego nie będzie chciał. Więc tutaj bardzo wiele czynników jest niepewnych, a jeżeli Putin zdecyduje się kontynuować tą walkę, to może się okazać, że obie strony się poczują zobowiązane do tego, żeby eskalować ten konflikt. Więc to naprawdę tutaj bardzo różnie się może przydarzyć. A do tego dochodzi jeszcze ten czynnik inny, czyli mianowicie co będzie działo się na Pacyfiku. I
jakkolwiek Chiny teoretycznie, no cały czas jest mowa o tym, że oni będą gotowi na wojnę dopiero w 2027 roku, to jeszcze parę lat jest i w ogóle, to ja cały czas tak się obawiam, że właśnie w tym roku, jeżeli Trump wygra, to coś się może wtedy wydarzyć. Ale przecież Trump mówi, że on zupełnie zmieni swoje podejście do Tajwanu. Ogłosił niedawno, że Tajwan powinien płacić Amerykanom za ochronę, bo w zasadzie to oni mają, Tajwańczycy, interes w tym, żeby być chronieni, a nie Amerykanie. Co więcej, Tajwan zabrał całą produkcję półprzewodników Amerykanom, więc może ją po prostu oddać, a nie Chińczycy sobie biorą. Trump mówił nawet o tym, że Tajwan jest blisko Chin, daleko Ameryki, więc to naprawdę ma duże znaczenie. Może on nie chce Tajwanu bronić. To myślę, że tutaj to może być albo tylko retoryka, która ma na celu utwierdzenia wśród Amerykanów poglądu, że Trump nie będzie wchodził w żadne nowe konflikty, albo może to być taki sygnał do Chin, że Trump byłby gotów przystąpić do negocjacji co do jakiegoś pokojowego utrwalenia statusu Tajwanu jako części Chin. No pamiętajmy, że jednak Stany Zjednoczone oficjalnie uznają, że Tajwan jest częścią Chin Ludowych, prawda? Więc no i teraz natomiast czy to by oznaczało, że Ameryka przestanie bronić Tajwan? Niekoniecznie. Może to oznaczać, że Ameryka będzie chciała, żeby Tajwan rzeczywiście coś za to zaczął płacić, ale to już to się okaże. Natomiast ja nawet nie chodzi o to, co będzie Trump mówił. Dla mnie scenariusz, na którym cały czas się zastanawiam, kurczę, to się wydaje zbyt nieprawdopodobne, ale jednak, nie, to jednak naprawdę jest możliwe, tak rozważam to. Mianowicie w momencie, kiedy Trump by wygrał wybory, w Stanach Zjednoczonych przejście od jednej administracji do drugiej to są 2 miesiące, prawda? I podczas, kiedy Trump opuszczał Biały Dom poprzednio, były poważne problemy z tym, że część administracji jego nie chciała do końca współpracować albo bardzo zwlekała ze współpracą z nową administracją, ponieważ czekali jeszcze, czy aby na pewno ten wynik wyborów się utwierdzi. Tutaj w tej chwili, no to ze strony administracji Bidena może być też skrajnie zła wola, skrajna niechęć do współpracy z nowymi ludźmi Trumpa. Zresztą kiedy Trump wchodził do Białego Domu poprzednio, to przecież administracja Obamy od razu ustrzeliła niektórych ludzi z jego jeszcze wchodzącej dopiero co administracji, ustrzeliła w taki sposób, że postawiono im jakieś zarzuty, FBI wyłudziło na kimś, na generale Flynnie w bardzo nieładny i bezprawny wręcz sposób wyłudzono na nim takie zeznania, które sprawiły, że mogli go wsadzić do więzienia za krzywoprzysięstwo i tak dalej. Tam różne rzeczy takie się działy, które sprawiły, że już od samego początku administracja Trumpa nie była tą, którą miała być i teraz może być ponownie. I teraz to oznacza, że będą 2 miesiące takiej niestabilnej niesterowalności ze strony amerykańskiej, słaby i dodatek przegrany prezydent, zmiany w Kongresie, zmiany w Senacie, niezgoda między nową a starą administracją i tak się składa, że listopad i grudzień to są optymalne miesiące na działania wojenne w cieśninie tajwańskiej. więc jest to sytuacja ryzykowna i nie mówię tutaj, że miałaby się zacząć wojna, ale byłoby bardzo logiczne i rozsądne z perspektywy chińskiej, żeby w tym momencie powiedzieć sprawdzam. W jaki sposób powiedzieć sprawdzam? No, nie przeprowadzamy inwazji, na którą nie czujemy się jeszcze wcale gotowi, jeśli jesteśmy Chinami, tylko po prostu robimy to, co Amerykanie zrobili swego czasu wokół Kuby. Robimy blokadę. I kto nam zabroni? Przecież Amerykanie również, cały świat właściwie poza kilkoma krajami uznaje, że Tajwan jest częścią Chin. Więc w związku z tym, czy Chiny nie mają prawa kontrolować statków płynących do przecież chińskich portów na Tajwanie? Czy nie mają prawa na przykład nakazać tym statkom, żeby zmieniły kurs i popłynęły do innych portów na kontynencie zamiast na Tajwan? Czy nie miałyby prawa blokować ruchu lotniczego w tej strefie? Czy nie miałyby prawa powiedzieć, że od jutra zamykamy w ogóle tą strefę dla ruchu cywilnego i w związku z tym wszystkie samoloty rejsowe lecące na Tajwan będą zestrzeliwane albo zawracane? Z perspektywy prawa międzynarodowego mieliby absolutnie pełne prawo to zrobić. I pojawia się sytuacja, która być może byłaby optymalna ku temu i
Trump faktycznie mógłby w tym momencie powiedzieć, wiecie co, i tak nie mamy sił na tą wojnę, dogadajmy się po prostu. Co oczywiście sprawiłoby, że wtedy albo w ręce chińskie by wpadła część produkcji właśnie mikroprocesorów na świecie, albo na Tajwanie by jakoś nastąpiła seria niefortunnych wypadków przemysłowych skutkujących wybuchem tych, no, z perspektywy świata, historii świata krótkotrwałe, bo kilkuletni zaledwie, ale ogromny kryzys, jeśli chodzi o podzespoły. Inaczej mówiąc, jakkolwiek nie lubię zachęcać ludzi do jakichś takich ekstremalnych, takich survivalistycznych scenariuszy, że no, chowajcie puszki do piwnicy i tak dalej, to jednakowoż, jeżeli ktoś zastanawia się nad tym, czy w tym roku kupić nowy komputer, czy może poczekać na przyszły rok, to ja bym powiedział, że jak kogoś stać, to lepiej kupić w tym roku. Bo jest mała szansa, ale jest taka szansa, że tam się naprawdę coś wydarzy. Gdy wsłuchujemy się, już zmierzając do końca, w wypowiedzi Donalda Trumpa, on przekonuje, że miał jako prezydent nie tylko doskonałe relacje z Putinem, który na pewno nie wywołałby żadnej wojny, gdyby on był prezydentem, ale miał też dobre relacje z Xi Jinpingiem i takie relacje teraz też będzie mieć, więc z Chinami też uda mu się na pewno ułożyć jakiś dobry modus vivendi. To też tylko propaganda, czy obserwując poprzednią kadencję Trumpa, coś jest na rzeczy i rzeczywiście on potrafił znaleźć jakiś rodzaj dobrej kooperacji z Chińczykami? To znaczy, coś jest na rzeczy nie tyle, jeśli chodzi o kooperację, bo ta kooperacja z Chińczykami to nie była kooperacja, to była wojna handlowa przecież, prawda? Ale faktem jest, że Trump był na pewno bardziej respektowany czy przez Putina, czy przez Xi Jinpinga, czy innych przywódców w ogóle na całym świecie, dlatego że był czynnikiem nieprzewidywalnym i wiadomo było, że on wiele zrobi dla wizerunku swojego, prawda? Żeby podtrzymać ten wizerunek silnego człowieka. I w związku z tym no, pojawiały się takie plotki, że kiedyś tam Putinowi powiedział, że no, byłoby szkoda, gdyby tutaj jakaś atomówka uderzyła w Kreml, bo te piękne kopuły, no to szkoda by było. I może to jest tylko jakieś jego gadanie Trumpa później, bo to zdaje się Trump sam o tym mówił, ale z drugiej strony to tak bardzo brzmi jak Trump, że nie da się tego wykreślić jako niemożliwe. I zdaje się, Trump również mówił, że pewne takie zawoalowane groźby wobec Chin też były wypowiadane, że no Pekin też jest w naszym zasięgu i wiecie, rozumiecie. A teraz będzie dochodził do tego jeszcze kolejny czynnik, mianowicie pod koniec poprzedniej kadencji Trumpa, to myślę, że świat już mniej więcej zaczynał rozumieć, jak tutaj podchodzić do Trumpa. Jak w ogóle z nim rozmawiać, co powiedzieć, żeby on spojrzał przychylniej na coś, jakie groźby ewentualnie na niego działają i tak dalej, bo no, oczywiście są też takie rzeczy, no ale to był inny Trump. I teraz właśnie przez pierwsze kilka miesięcy to właśnie będzie taki okres, kilka miesięcy, albo no, może nawet pierwsze dwa lata, będzie taki okres wyczekiwania i wypróbowywania, żeby zobaczyć, czym ten nowy Trump się różni od starego Trumpa. Czy będzie bardziej stanowczy w sprawach międzynarodowych, czy będzie mniej stanowczy właśnie. Czy będzie bardziej skłonny do ustępstw, czy będzie ostrzejszy. No, teoretycznie powinien być ostrzejszy, ponieważ w ogóle Trump teraz się zapowiada ostrzej, ale z drugiej strony on zapowiada się ostrzej, jeśli chodzi o politykę wewnętrzną Stanów Zjednoczonych. A jeśli chodzi o politykę zagraniczną, to właśnie jeszcze bardziej teraz Trump mówi o tym, że naprawdę my mamy inne sprawy, mamy inne problemy, musimy się nimi zająć, a świat niech się sam sobą zajmuje, prawda? Więc niektórzy przywódcy na pewno będą próbowali wypróbować, co ten retoryczny przynajmniej izolacjonizm oznacza w praktyce i będą sprawdzać, czy Trump jest gotów utracić coś na swoim wizerunku, no bo jednak coś by utracił, gdyby był tym prezydentem, za którego kadencji Tajwan upadł, prawda? To by było zapamiętane tak samo, jak Afganistan był zapamiętany Bidenowi. Więc pytanie jest właśnie, jak to będzie rozgrywane, jakie próby będą tutaj podejmowane, czy będą bardziej próby negocjacji, czy będą bardziej właśnie próby takie zagarnięcia czegoś i zapytania się, a co nam teraz zrobisz?
No, jest to bardzo otwarta kwestia i naprawdę tutaj dużo jest rzeczy, co do których powinniśmy być naprawdę niepewni. Każdy, kto mi w tej chwili powie, że wie dokładnie, co Trump będzie robił i jakie to będzie miało skutki, to albo jest to człowiek, który za mało wie, żeby jego opinia była licząca się, albo jest to kłamca, bo jest tak wiele w tej chwili nieprzewidywalnych czynników. Wydaje mi się zresztą, że Trump, naprawdę, to zaznaczam raz jeszcze, to będzie bardzo inny Trump, bo on miał 4 lata, żeby przemyśleć, co poszło nie tak w czasie jego poprzedniej kadencji, miał 4 lata, żeby słuchać o tym wszystkim, jak go wymanewrowywano na różne sposoby, kiedy był prezydentem, jak jego własna administracja działała przeciwko niemu i w związku z tym będzie teraz znacznie bardziej zdeterminowany. Widzimy to, właśnie to też wybór Vance'a jako wiceprezydenta pokazuje, że będzie brał teraz inny rodzaj ludzi, inny kaliber i inny sposób myślenia będzie szukał, jeśli chodzi o swoich współpracowników, po to, żeby właśnie dużo ostrzej zadziałać i ten. Ale tutaj dochodzi jeszcze taki inny czynnik, taki jeszcze bardziej nieprzewidywalny czynnik, o którym właściwie będziemy mogli mówić o tym z jakąkolwiek pewnością z perspektywy, nie wiem, za 40-50 lat, kiedy Trump opublikuje swoje własne wspomnienia i kiedy już dawno nie będzie żył i tak dalej, to wtedy może będziemy się nad tym zastanawiać. Mianowicie mam wrażenie, że Trump zmienił się również, jeśli chodzi o poziom duchowy. I to jest bardzo ryzykowne stwierdzenie, prawda? No bo co tam polityk mówi, to mogą być tylko puste słowa. I nie mówię, że on stał się, że on się zaczął jakoś bardziej moralnie prowadzić, chociaż być może jego wiek i te różne rzeczy, które się działy wokół niego, sprawiają, że po prostu ma mniej okazji. Zęby wypadają, wilkowi też ma starość. Żeby grzeszyć, prawda? Ale no, wydaje mi się, że on takie. O ile w poprzedniej kadencji on właściwie być może szedł do wyborów na zasadzie, że po prostu chciałby zostać prezydentem, bo to byłoby dobre, żeby pokazać, że jest najlepszy, że był ten egotystyczny element, tak mi się wydaje. O tyle teraz mam wrażenie, że on dużo bardziej idzie do tych wyborów dlatego, że uważa, że to jest najlepsze dla Ameryki. Że to jest najlepsze dla narodu amerykańskiego, że on jest potrzebny i że on chce służyć. Takie mam, to jest czysto subiektywne wrażenie z różnych jego wypowiedzi wynikające, że tutaj jednak nastąpiła pewna zmiana. I ta zmiana też właśnie ma swój wymiar taki też właśnie, że chyba będzie bardziej zdeterminowany, żeby to, co robi, żeby to właśnie utwierdzić. I raczej będzie szedł w stronę bardziej moralnej Ameryki niż mniej moralnej Ameryki. Bo też tutaj zauważmy, że no chociażby to ostatnie wydarzenie, no jeżeli by panu czy mnie przeszyła kula ucho, kula, która była mierzona bardziej w mózg niż w ucho, to też to by zmieniło nas, prawda? I tutaj to widać, no, te wypowiedzi Trumpa, że sam Bóg sprawił, że on to przeżył. Co swoją drogą absolutnie tego nie wykluczam, że sam Bóg to sprawił, prawda? To nie musi być zbieg okoliczności, to nie musi być przypadek. My katolicy zresztą nie wierzymy w przypadki tego typu. Także tutaj naprawdę coś jest na rzeczy i o ile uważam, że pierwsza kadencja Trumpa była wyjątkowo niechlujna, niekompetentna i naprawdę to dobrze było widać te słabości, kiedy niemal wszystko, co on zrobił, zostało czy natychmiast odwrócone po prostu przez jego następcę, o tyle ta kolejna kadencja, ona może być naprawdę zupełnie inna. Ale w jaki sposób inna, to się dopiero chyba okaże. To się zdecydowanie okaże, bo najpierw te wybory trzeba wygrać i trzeba do tych wyborów dożyć. A jak widać, są ludzie, którzy nie tylko chcą, żeby ich Trump nie dożył, ale też czynią konkretne starania w tym kierunku. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za rozmowę. Wszystkim naszym widzom ogromnie dziękuję za uwagę. Zachęcam do tego, żeby wspierać kanał PCH24. Cały czas przygotowujemy dla państwa film Credo z udziałem kardynała Gerarda Millera, biskupów Józefa Stricklanda, Ataniasusa Schneidera i ojca profesora Jana Strumiłowskiego. Wszystkie informacje na banerze na państwa ekranie i pod tym nagraniem. Kłaniam się i z Panem Bogiem.